Ostatni raz rozpalam w kominku i zaczynam podróż. No i dobra, teraz muszę to wszystko popakować. Jezu, ile tego jest. Ubrania, nie ubrania, kurtki, prysznice. Dobra, biorę się do roboty, bo godzina, która jest? Godzina jest 7:13, a muszę o 10:00 wyjechać. Wszystko, jak widzicie, już prawie zabrane. Pozostało wziąć detektory i Bluetooth Nemo. Ja robię taki system zawsze przed dużą wyprawą, że wszystko zapisuję i jak zaniosę do auta, odznaczam, żeby po prostu niczego nie zapomnieć. Polecam taki system. No i teraz ogolić to dziadostwo, no bo maska musi pięknie przylegać i ruszam w trasę. W ogóle z goleniem kiedyś kupiłem Philipsa One Blade, a później coś takiego. I Philips na początku ponad 150 zł chyba kosztował, z tego co pamiętam. A to dziadostwo chińskie jakieś, taki trymerek za 25 zł z przesyłką. I to 10 razy lepiej goli od tego i się nie tępi, to jest w ogóle, no polecam. W Chinach takie dobrze wykonane, całe ze stali. To w razie czego, jakbyście ten, to nie przepłacajcie za markę. No to zobaczmy, jak odpali. Dam mu chwilę. Dobra, przetestujemy starter. Dobra, test. Idealnie, czyli pieprzony akumulator. Ale zarąbiste urządzenie. Ekstra. Jestem zadowolony. Widzieliście, co się stało. Ale czad. I to odpalenie tylko jedną kreskę mi zżarło. A to urządzenie jest absolutnie genialne, bo mogę sobie ładować w trakcie jazdy bez problemu z tego wejścia USB. Także rewelka. Naładuje mi się. No i będę miał pewność w awaryjnej sytuacji, żeby użyć, no nie? Właśnie odłączyłem powerbanka rozruchowego i co się okazuje? Okazuje się, że 200 km muszę przejechać po jednym odpaleniu silnika, żeby doładować go do maksa. Także nie ma źle. Dobra, wyruszyłem. Mamy niedzielę. Już wiem, że to akumulator. Także czeka mnie zakup akumulatora albo na Słowacji, albo na Chorwacji. Przede mną teraz 183 km. Lecę do Aleksandrowa Łódzkiego po butlę asekuracyjną. Znajomy instruktor z nurkowania Tomek, dzięki Tomku, ogarnął mi przelotkę, żebym mógł sam ładować z dużej butli tą butlę asekuracyjną. No i później czeka mnie 500 km ponad, bo w sumie 700 dzisiaj, na plażę, na kąpielisko na Słowacji, gdzie spędzę noc. Także widzimy się w trasie. Jeszcze kółka napompujemy wszystkie. Na jakieś 2,5 niech będzie. Dobra. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale dosłownie wiatr i deszcz ze śniegiem jest prosto na mnie. Także no warunki niezbyt przyjemne. No ale co? Może za 200-300 km przestanie padać. Pogoda na podróż paskudna. Jak to mówią? A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. No i tutaj, po takim paskudstwie, taki widok, ja dziękuję. Odebrałem butlę ucieczkową, jestem właśnie w Aleksandrowie Łódzkim. Tomek zrobił robotę, taką przelotkę. Tą część wkręcam do dużej butli, tą do małej i mogę przetłaczać powietrze. Przetaczać, nie przetłaczać, przetaczać powietrze. No i dzięki temu bezpiecznie będę nurkował. Także Tomek, dzięki wielkie. I siostra Tomka, dzięki wielkie również. No dobrze, mam 516 km teoretycznie na miejsce postoju na Słowacji, ale może stanę wcześniej, może dalej, zobaczę, jak się będę czuł. No i się włączę teraz na jakimś postoju prawdopodobnie. Dostałem od koleżanki takie, nie wiem, jak to nazwać, nawet pierwszy raz w życiu będę jadł. Antybaton, daktyle, orzechy laskowe i marakuja. Marta, dziękuję ślicznie. To jest moje drugie śniadanie dzisiaj. No i jeszcze przy okazji nie mogłem zapomnieć o tobie, bracie. Krzysio, pozdro wielkie. No co my się naśmialiśmy ostatnimi czasy, to tylko my wiemy.
Wiecie, z Krzysiem ostatnio znajomemu pomagałem przez 4 dni i po prostu no mega czas, dawno się tak nie uśmiałem, także Krzychu, dzięki za miłe słowa, dzięki za zapiekankę i do zobaczenia po powrocie. Ale fajnie, właśnie się zorientowałem, że mogę na uchwycie od telefonu trzymać GoPro, a telefon tutaj poniżej na magnetycznym uchwycie. Zaraz wjeżdżam za 10 km do Czech, ale później do Słowacji jadę. I tak pomyślałem, opowieść o Słowacji. Powiem wam trzy takie rzeczy, które mi najbardziej zapadły w pamięci. Jak byłem mały, miałem 10 lat i z tatą wjechaliśmy w Smokowcach na taki zjazd do dołu. Nie mogliśmy podjechać. Wtedy tata miał Opla 1.4, 16-zaworowy, 90-konny silnik i się ślizgały opony, mimo że zimowe. I stacja benzynowa była 4 albo 5 km. I szliśmy na piechotę do tej stacji. Sino zieleni. Tam jak przyszliśmy, właściciele od razu poczęstowali nas herbatą na samym wstępie. W ogóle nawet nie pytali, czy chcemy kupić, tylko od razu zrobili: napijcie się, napijcie. Najlepsza herbata, jaką w życiu piłem. Nigdy tak nie zmarzłem. No i później z tymi łańcuchami na tyłku zjeżdżaliśmy, bo to śliskie, a tam lód był dosłownie. No i jak wjeżdżaliśmy, to w zaspę jakoś wjechaliśmy, taka śnieżyca była. I policja: co wy, chcecie zabić, tu korki duże. Także to jedno takie fajne wspomnienie. Super, nigdy tego nie zapomnę. A to 23 lata temu było, no nie? Druga sprawa. Jak będziecie kiedykolwiek źródła siarkowe w Orawicach, to będziecie przejeżdżać przez Suchą Górę, Sucha Chora. I Sucha Chora 44 bodajże, albo 41, ale chyba 44, mieszka pani Marysia, która robi najlepsze korbacze na Słowacji. To już nie jeden znajomy o tym wie od ponad 20 lat, bo my tam kupujemy z rodzicami od ponad 20 lat korbacze. Takie nitki serowe, przepyszne. Także to serdecznie polecam. No i źródła siarkowe w Orawicach. Na ten moment kosztuje wejście 7 euro i 2 euro parking. Dwa baseny siarkowe o różnej temperaturze wody. Kiedyś, jak tam koło było 40 stopni woda miała i minus 30 było na zewnątrz, to jak zanurzyłem głowę, wynurzyłem, to minutka i miałem takie, wiecie, lodowe sople. Wspaniała rzecz, nie przeziębicie się w zimę, a jak będzie słońce, możecie się opalić. Polecam serdecznie. Stare Orawice, bo jest też nowy kompleks źródeł siarkowych termalnych, ale stare Orawice, gdzie macie dwa baseny. No to takie trzy rzeczy, które chciałem wam powiedzieć a propos Chorwacji, a zaraz wam pokazuję, jaka przepiękna aura i zachód słońca podczas trasy. I ładujemy, wybasto, na maksa przed wyjazdem. Dobra, jest prawie na full. Ostatnie tankowanie benzyny w Polsce. Gaz zatankuję tutaj i przy granicy polsko-słowackiej. Zjechałem z autostrady, no tak kilometr, może półtorej, żeby zatankować na ostatniej stacji przed Czechami. Dokładnie 37 km do granicy. No to tankujemy. Ostatni raz w Polsce po 3,05, ale hałas, bo właśnie ładuję paliwo. No i zobaczymy, jakie ceny będą w Słowacji chyba kolejne tankowanie. No to już jestem oficjalnie w Czechach. Do Ostrawy 19 km. A na miejsce docelowe 227. Dobra, zaraz mój obiadek wskakuje i widzimy się za granicą. Ale ten czeski mnie śmieszy. Znaczek z dzieckiem i dite waute. 131 km. Jeszcze czekać trzeba. No dobra. Jakoś dojechałem, ale ledwo żywy normalnie. I śpię z detektorem. Detektor i sito. Na razie nie mam gdzie tego trzymać i drugi detektor tutaj, także między detektorami muszę tu ładzić wszystko, ale to już jak dojadę na miejsce na spokojnie. Kolejne ujęcia w kolejnym dniu. Słyszycie? Deszcz mnie obudził. No wstaję, wstaję przecież. O kurczę. Kolejny dzień. Lecimy.
Spałem tutaj, w Verena Plaza. Bardzo fajne miejsce, duży parking, zaraz wam pokażę z zewnątrz i idealny zasięg, zobaczcie na kreski tutaj. Naprawdę świetne miejsce na van life i na zatrzymanie się w połowie drogi do Chorwacji. Dobra, wychodzimy. Tak wygląda to miejsce. O, akurat samochód za mną przejeżdża. Tam jest główna trasa. Fajnie, że nie pada z rana. No miejsce, mówię, genialne. Parking duży, a nawet kosze na śmieci są. No i to jest właśnie Verena Plus. Tam sprzęty do ćwiczeń. Naprawdę super miejsce. I mniej więcej w połowie drogi do Chorwacji. No i chwila prawdy. Czy ze startera, czy normalnie? 3, 2, 1. No proszę. Dzisiaj rewelacyjnie. Super. To mi uratowało życie. W tym śniegu, wiecie, podgrzewany fotel, bo ogrzewanie w Doblo praktycznie nie działa, także chociaż w tyłek było mi ciepło. Dobra, jedziemy. Fajna pogoda, 9 stopni i teraz 600 chyba 50 km na pierwszą plażę. No i tak na szybko z tym akumulatorem. No i widzieliście na początku odcinka, jak odpalałem, jakie dziadostwo, a jak dzisiaj. No i bądź tu mądry, człowieku. Ja sprawdziłem przed wyjazdem, akumulator trzymał napięcie, ładowanie z alternatora, wszystko było ok, to też mechanik sprawdził. Nie wiem, co to jest, po prostu nie wiem, może masa jakoś luźno, czy czasami łapie, czy nie, nie mam pojęcia. Możecie napisać w komentarzach wasze zdanie, bo jest to sytuacja dość specyficzna. Jadę w ten sposób, 668, bo nawigacja, jak usunę to Samorin, pokazuje mi, no ładuj się, kurde, 611, ale pokazuje mi to przez Austrię, ten kawałek, chyba z 30 km. No i jak mnie capną w Doblo, no to po mnie, także zdecydowałem nadrobić 50 km i nie jechać przez Austrię. No dzisiaj z rana pogoda do jazdy idealna, nie za ciepło, nie za zimno, około 9-10 stopni, nie pada, super. Dorwałem LPG po 0,66, a nie po 0,69,9, tak jak wszędzie, także elegancko. Celkom objęte, cena, tankujemy i właściciele wiedzą dokładnie, jak wygodnie tankuje się z takim pokrętem, a nie z tym chamskim przyciskiem, który trzeba trzymać minutę. Cena wychodzi taka, że praktycznie jest to 3 zł za litr, no i wiadomo, na fakturę, także kochani, no nie jest tak źle z tym tankowaniem. No i wiadomo, zakaz fajci, zakaz manipulacji z otwartą okną, niebezpieczeństwo poza ruch, chorlawych kwapalin, zakaz pouzywania mobilnego telefonu, zakaz siedzenia na motocykli podczas tankowania. No, śmieszne, zawsze lubię te wszystkie słowackie napisy, a czeskie jeszcze bardziej mnie bawią. Na chwilę do Kauflandu po chusteczki odświeżające. No i oczywiście przyszedłem tutaj w wiadomym celu. Normalna toaleta. Za chłoceskę masło, dwie kajzerki i dwie paczki chusteczek po 30 sztuk nawilżanych zapłaciłem 3,2 euro. Teraz, ponieważ mam już gaz, mam zakupy, kolejny przystanek to jakaś rzeka albo jezioro, żeby się obmyć po całej podróży. O, a tutaj stoi moje marzenie, właśnie wjechało L2H2. Chwilowy postój na słowackich łąkach. Muszę umyć zęby, ogolić się i zrobić wodę na herbatę. Sorry za wiatr. Ale zaraz będzie dobra herbatka. Bułeczki z masłem, kabanosy i jeszcze witaminki wiadomo. A co? Dobrze, skosztujmy tą słowacką bułeczkę. Właśnie przejeżdżam przez Dunaj, a to oznacza, że wjeżdżam do Węgier. Siemaneczko Węgry. Do celu 548 km. Fajny widok.
ale ładne rondo. I w ogóle to miasteczko węgierskie, bardzo klimatyczne. No wreszcie słonko zaczęło przebijać przez chmury. Ciekawi mnie, czy jak będę wracał z Chorwacji, czy już będzie zimowa aura tutaj na Węgrzech. Ale pięknie, słoneczko wyszło, aż ciepło się zrobiło tak przyjemnie, mega. Jest i Słowenia. Jest i Słowenia, nietypowe przejście graniczne. Dlaczego? Bo omijam drogi płatne, chcę po prostu pozwiedzać sobie, zobaczyć taką inną trasę niż ostatnio. 13.30, nawigacja pokazuje, że będę o 20.07. Widoki w Słowenii bardzo przyjemne. No i teraz szukam stacji benzynowej, żeby zatankować teraz już w samej Chorwacji, żeby mieć na kilka dni paliwa i znaleźć jakąś rzekę, żeby się umyć i zrobić kawę. Aż nagram, bo widoczek rewelacyjny. Piękna ta Słowenia. Przed chwilą załadowałem na full gazu. Zostało mi 268 km. No i zasięg E. Beznadziejny, ja mam w sieci plus. Napiszcie, czy wy macie w innej sieci i wam śmiga na Słowenii. No bo mi ledwo co. Rondo z koniami, zachód słońca w Słowenii, a ja w swoim kamperze. No i taki dzień to ja rozumiem. Taka dość paskudna, paskudne miejsce na przystanek. No ale muszę zrobić kawę, bo już nie wyrabiam, także kawka z cukrem trzcinowym wjedzie i potem dalej się kieruję już z nową energią. Taka chwila relaksu po prawie dwóch dniach jazdy. Bułeczka maślana, kawka, no i widoczek na słowacki las. Słowacki, słoweński. Czuję się jak w jakimś innym wymiarze. Droga spokojna, praktycznie bezwiecznie. No i ten widok tych chmur nad górami, no jest tak fenomenalny, tak przyjemnie mi się teraz jedzie. Mega, mega przyjemny widok. A tak wygląda słoweńska policja. Policji. Przed chwilą miałem kontrolę policji w tak nieoznakowanym wozie, że to głowa mała. W życiu bym się nie przepuszczał. Bardzo sympatyczni policjanci. W sumie policjantka i policjant. No i co? Typowa kontrola trwająca 2 minutki. Dobrze, dojechałem do Chorwacji. 34 km na plażę. Jestem tak padnięty, że jakąkolwiek zatoczkę znajdę i idę spać. No i jestem, kochani. Mam 25 km do kąpieliska, fajne miejsce na nocleg. I zaczynam podróż. Zaczynam podróż, zobaczymy na jak długo na to czekałem. Tak jak wy, bo pod ostatnim filmem prawie 7000 wyświetleń i ponad 600 łapek. Także tak jak wy czekaliście, tak i ja czekałem. No i zaczynamy przygodę. Dzięki za obejrzenie odcinka tak naprawdę z trasy, z początku wyprawy. I widzimy się w kolejnym dniu już z poszukiwań. Na razie, cześć.